Ania Bilowol, uczennica liceum ogólnokształcącego nr 1 w Opolu, w maju ubiegłego roku uległa wypadkowi, który spowodował złamanie kręgosłupa. Dziewczyna porusza się na wózku. Aby wspomóc zbiórkę na kosztowną rehabilitację, uczniowie i nauczyciele zorganizowali koncert charytatywny Jedynka dla. Młodzież w ten sposób pomaga już po raz piąty. Jedynka dla, bardzo głośno dla Ani Bilowol, naszej uczennicy. Ania uległa wypadkowi, a jest niesamowitą dziewczynką. Jest teraz w ogromnej potrzebie. Potrzebuje sporych pieniędzy na rehabilitację, dlatego będziemy starać się wszystko zrobić, co w naszej mocy, żeby jej pomóc. Repertuar bardzo zróżnicowany, muzyka filmowa, muzyka instrumentalna, muzyka wokalna. Ten chór dzisiaj jest bardzo wyjątkowy, ponieważ pracowałem z trzema grupami niezależnie. W szczytnym celu chcemy pomóc Ani, która jest zresztą moją uczennicą. I jej historia jest absolutnie dla mnie bardzo poruszająca. Jestem bardzo wdzięczna za to i się bardzo cieszę, że akurat wybrali mnie, bo wcześniej pomagałam i to jakby tak jakby wraca dobro, więc się cieszę z tego powodu. Jakby powrócę do chodzenia i myślę, że też jakby znalezienie jakby wykształcenie dobrego i no, to jest raczej główny cel.